Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Demonidias i zapraszam was na film z gry Curse of the Dead Gods. Przyznam, że menu główne robi naprawdę niezły klimat, mimo że jest bardzo takie minimalistyczne. Jest to w ogóle jeden z też swoją drogą najlepiej ocenianych roguelike'ów, czy też rogalików, jak kto woli, na rynku. Także myślę, że naprawdę będziemy się tutaj dobrze bawić. No i o samej grze troszeczkę wiem, opowiem też w trakcie rozgrywki, ale zobaczcie, nawet same opcje, jakie tutaj mamy, są naprawdę niezwykle minimalistyczne. Ogromny plus za to, że mamy możliwość przypisania na nowo przycisków. Tak jak sobie po prostu to chcemy zrobić, to jest naprawdę rzecz, która powinna być w każdej kurde grze. Nie wiem, czemu to nie jest jeszcze standard. A tymczasem, moi drodzy, wejdźmy do zaginionej świątyni, stwórzmy sobie oczywiście naszego save'a i zobaczmy intro wprowadzające do gry, które być może troszkę nam wyjaśni. No przyznam, że wyjaśniło ono je chyba jeszcze mniej niż po prostu w niektórych pseudoenigmatycznych produkcjach, ale może to i dobrze. Na pewno będziemy mieli możliwość, aby zapoznać się z fabułą już w trakcie rozgrywki. No i powiem szczerze, że gra naprawdę skupiła moją uwagę już na pokazie, gdzie puścili trailer. Nie pamiętam, jaka to była impreza, czy E3? Być może tak, to było z 2-3 lata temu, swoją szatą graficzną, naprawdę wygląda to bardzo ładnie i przede wszystkim animacje są śliczne. Mamy tak, słuchajcie, możliwość atakowania pochodnią, co oczywiście nam daje światło, no zobaczcie, kiedy mamy miecz, no to praktycznie nic nie widać. Zauważyłem też, że miecz, aha dobra, to jest moja broń palna, amunicja. Zauważyłem też, że ten miecz jest troszeczkę szybszy niż ta pochodnia, albo mi się tak tylko zdaje. Możemy to podpalać, okej, i wtedy możemy już sobie na spokojnie w takim obszarze walczyć. Gra jest rogalikowa, co oznacza, że oczywiście w razie śmierci będziemy zaczynać od początku, natomiast jakieś tam elementy progresu zostaną zachowane, co jest naprawdę przyjemne, ja lubię taką formułę, ale oczywiście to nie jest jakiś taki, słuchajcie, pełen let's play tutaj. Jeśli wam się gra spodoba, no to po prostu sobie nagram jeszcze jakieś odcinki, także jeśli wam się podoba, nie zapomnijcie oczywiście o kciuku w górę, będę bardzo wdzięczny, zachęcam również do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. No i napiszcie w komentarzach poniżej, jakie są wasze wrażenia z właśnie tej gry. Tak tutaj patrzę, że chyba już nic więcej nie mamy do roboty. No i wypadałoby zapewne wejść w interakcję tutaj z bramą. Okej, myślałem, że będzie jakiś przełącznik, bo tak wielka brama, ale było to prostsze niż sądziłem. W grze mamy też bossów. To wiem. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj taki ekran ładowania. No i co? Zaczynamy. Nie ma oczywiście już odwrotu. Nie wiem, czy opłaca się rozwalać te wszystkie naczynia, czy coś tu możemy z tego zyskać. Jezu, ale powiem wam, że naprawdę ładnie zrobione to oświetlenie. Ale na pochwałę jak najbardziej zasługuje tutaj również ścieżka dźwiękowa. O kurde. Światło i mrok. Światło wykrywa ukryte pułapki. Kiedy stoimy w mroku, zwiększa to nasze obrażenia. Wszystkie. O 50%. O kurde. I na dole mamy wskaźnik, czy jesteśmy w świetle, czy w mroku. No to oczywiście też czuć, ale jakby była to jakaś granica, no to warto się tym posługiwać. No i możemy oczywiście wykorzystać pochodnie do rozpalania tych punktów, które mogą się łatwo podpalać. No dobra, no to jest dość oczywiste. Coś mi się wydaje, że za chwilę tu jakieś szkielety wstaną.
Czy to jest tylko taki zwykły tutorial? A, tutorial, okej. Okay. Unikanie i stamina, ale ja lubię takie tutoriale w grach, no bo to jest zawsze możliwość, żebyście też się zapoznali z mechanikami w bardzo taki naturalny sposób. Uniki, oczywiście powodują, że możemy uniknąć ciosów wroga lub pułapek. Każdy unik wymaga punktu staminy, to jest to, co widzimy obok naszej postaci, takie kropeczki. To też, jak widać, broń palna zżera nam staminę, która się regeneruje. Także spokojnie, jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o amunicję, przynajmniej tak to rozumiem na razie. No i oczywiście, jak przestaniemy atakować, no to możemy sobie zregenerować naszą staminę. Tak widzę, że tu chyba nie ma sensu, żeby wskakiwać, ale może zrobimy taki eksperyment tylko. Aha. To w ogóle z takim opóźnieniem działa. Muszę w ogóle kilka razy porolować. Mam nadzieję, że się obejdzie bez obrażeń jakichkolwiek tutaj. Podstawowa walka, no czyli mamy mocną broń i lekką. O, i w końcu mamy wrogów. Kurde. Nieźle mi przywalił. A, rozumiem. Możemy przytrzymać na maksa nawet. Okej. Okay. Mamy też finishery. Jeszcze raz. I to będzie koniec naszego zadania. I zaawansowany system walki jeszcze. Aha. Mamy ładowany atak. Coś takiego. Lub ładowany atak mocny, czyli z broń palnej. A to już robiłem. A i tu możemy ręcznie celować. Mamy też taką lekką pomoc, jeżeli chodzi o celowanie. Natomiast, co ciekawe, mamy też... O kurczę. Możliwość, aby namierzyć sobie wroga. Pod przyciskiem konkretnym. Perfect shot. Musiałem się zaświecić. I co dalej jest do zrobienia? Aha, czyli serię musimy odpalić. Nie wiem tylko, czy to w ten sposób. Aha! O Jezu. Dobra, już widzę. Coś takiego. Przejście z jednej broni do drugiej. No ładnie to wygląda, dość płynne. A teraz jedyne, co mi pozostało, to ich wybić. Nie do końca... O, czuję jeszcze te perfect shoty, ale myślę, że to przyjdzie już z czasem. I chyba zmienię sobie przycisk do unikania. Perfect dodge, o właśnie. Bo ten przycisk kółko to nie do końca tu się, mam wrażenie, sprawdza akurat, jak to sobie ustawiłem. Dajcie mi sekundkę. No, zmieniaj sobie z pochodnią. Akurat jest fajne, że nawet nie trzeba, słuchajcie, wychodzić do menu głównego gry, co w niektórych grach nawet AAA się zdarzało. Także to jest piękne. No i od razu lepiej. No, chwilę trzeba wyczekać. No. Kurde. Jest! Perfekcyjnie. Sparowanie ataków. No i to było sparowanie, okej. Okay. No teraz sparujemy i zaatakujemy. Jak tylko się podświetli, to możemy parować. Ciekawe, czy HP będzie mi się... Czy HP będzie mi się regenerowało również w normalnym trybie, w jakikolwiek sposób? Raczej nie sądzę. Dobra, możemy go rozwalić już normalnie. Okej, załatwione. No i koniec treningu, czyli wiemy już wszystko. Zobaczymy, jak teraz wygląda właściwa rozgrywka. Jednak nie. Wszystkich wrogów, to już rozumiem, że na serio walczymy. Aha, przepraszam, o Jezu. No i to jest właśnie to, co robili dużo osób w Soulsach. Nie czyta informacji. O, inicjacja. Tam było, że jeżeli chcemy powtórzyć trening, to możemy tam podejść.
kryształowe czaszki. A co to, kurde, Indiana Jones? To są potężne artefakty, które możemy zdobywać z poległych wrogów. No i są przywiązane do naszej postaci. No i zostają nawet po śmierci. Okej. Między każdą eksploracją możesz handlować za pomocą kryształowych czaszek w podziemnym świecie. W zamian za takie ulepszenia różnych postaci, które już po prostu nie są do cofnięcia. To znaczy nie znikną z nas, kiedy zginiemy. No i mamy też jadeitowy pierścień, czy pierścienie w zasadzie, które są darem od martwych bogów dla tych, którzy przejdą przez próbę świątyni. Są przywiązane również do naszej postaci i zostają po śmierci. No i możemy też nimi handlować, tak samo jak poprzednia. Czyli powiedzmy A, czyli takie zasoby. Trzy rodzaje waluty, powiedzmy, nie? Albo, no, trochę jak pamiątki w Darkest Dungeon na przykład. Nie wiem, czemu ta gra mi się w ogóle tak swoją stylistyką troszeczkę kojarzy. Podoba mi się, że naprawdę nie ma ograniczenia amunicji do... do tej broni. Można sobie strzelać normalnie ile chcemy i jak chcemy. Dobra, chodźmy dalej. A, i mamy mapę teraz, zobaczcie. Każda świątynia ma połączone ze sobą pokoje. Każdy typ pokoju jest reprezentowany przez tą... ikonę, która sugeruje, jaki skarb, czy co tam możemy zdobyć. Za każdym razem, kiedy wyczyścimy jakieś pomieszczenie, możemy wybrać dalej naszą ścieżkę i ruszyć dalej w głąb świątyni. Używaj mapy akcji podczas eksploracji. No dobra, to seria tak jak Darkest Dungeon. Tak właśnie napomknąłem o tym i proszę bardzo, też faktycznie możemy sobie wytyczyć naszą drogę. Czyli co, chcemy złoto czy relikty? No, nie wiem, myślę, że relikty byłyby spoko, nie? Tylko, aha, to od razu tutaj sobie wytaczamy ścieżkę, potem można skręcić. Niech będzie taka droga. Tam jakieś 20 wyskoczyło, ale jeszcze nie wiem, cóż to było. I co my? Holu? A, właśnie. Zepsucie. To dostaliśmy. Co, odpowiednik stresu? Widać w prawym rogu. Każde drzwi, przez które wchodzimy, zwiększają nasze zepsucie. Aha, jeśli osiągniemy maksymalny poziom, no to po przejściu przez kolejne drzwi zostaniemy przeklęci, ale na co to wpływa? Save dostępny, aha, save and quit, aha, czyli to tylko w tych momentach można po prostu sobie wychodzić z gry. No i kurde, patrzcie, jakie tutaj pułapki już mamy. Nie zaczyna się. Jakiejś takiej minimapki nie mamy, mamy tylko kształt, taki zarys mniej więcej tych pomieszczeń, do których możemy się udać. Ciekawe, czy ja mogę się gdzieś wbić w zupełnie jakieś takie nieodpowiednie miejsce, czy raczej tak to nie wygląda. Dobra, nie udało mi się tego cholera podpalić. Muszę wyczuć grę, bo na razie sprawia mi to trudności. Ale wiecie, początki bywają różne. Strasznie dużo ich tutaj, kurde, naraz. No musimy być w świetle, ale ja nie rozumiem, dlaczego to gaśnie. Ja mogę tylko jeden taki sobie rozpalić? No nie, na pewno nie. Co może jak... może jak za daleko odejdziemy, to one gasną po prostu. Nie! Chyba po jakimś czasie się dzieje. Myślałem, że go zripostuję. Znaczy sparuję. No nie poszło. Ciekawe, czy można perfekcyjny unik zrobić również na tych pociskach. A wolałbym się nie przekonywać, jak na razie. Chciwe zabójstwo. Po pokonaniu przeciwnika jakby się rozpoczyna taki licznik czasu dla chciwego zabójstwa. Jeżeli będziemy mieli serię ofiar, to będziemy zdobywać więcej złota z pokonywanych wrogów. Będą więcej tego złota upuszczali. No i jeżeli otrzymamy jakiś cios, no to po prostu resetuje się nasz licznik. No widzę, że tam teraz to wskoczyło. No ale niestety no, nie miałem już jak tego wykorzystać, no bo wszyscy wrogowie polegli. A teraz jednak tutaj jest światło, to nie wiem, to może oni tymi atakami swoimi to faktycznie jakoś gasili, kurczę. Może. Wow. Wygląda naprawdę niefajnie. Od razu widzicie, jak tam się zmienia ta ikonka na dole. Taki trochę aztecki, nie? Klimat. Mamy. Aha. Dobra, czyli tutaj dokonaliśmy już takiego wyboru.
Jeżeli pójdziemy na prawo, to będziemy mieli walkę, a na wprost mamy złoto. No to myślę, że wybór byłby raczej oczywisty. Muszę przywyknąć do tego sterowania, naprawdę, i do tych uników zwłaszcza. O. No ale nie mogłem tam na wprost pójść, to... A nie, dobra, bo jesteśmy cały czas tutaj w tym samym. Okej. Okay. Nie ogarniam jeszcze. Wow! Ej, to jest niezłe! Aha, rozwalili. Ej, no to jest genialne, powiem wam. Jest grid kill, kolejne. Nowe trasy 4 mamy, proszę, wszyscy wybici za pomocą pułapek jeszcze. No i trujące ataki lub klasyczny pistolet. Ja myślę, że to brzmi fajnie. Nie widzę tutaj jakichś takich... To jest sztylet, a nie pistolet, więc to trochę już zmienia postać rzeczy. Nie możemy tego sobie ustawić jako broni głównej. Ja myślę, że bym chciał mieć coś dystansowego jako drugą broń, także chyba to sobie zaoferujemy bogom w zamian za złoto. Nie wiem, czemu jest w ogóle opcja leave. Jakby, jaki to ma sens, skoro można to oferować bogom, chyba że to jakiś tam... Jakimś kosztem się wiąże, kurczę, nie wiem. Może tak. Nie można przyspieszyć naszego biegu, niestety. A, i teraz będziemy mieli... opcję złożenia ofiary i przejście do kolejnego pomieszczenia. Dobra. Możemy na tym ołtarzu zaoferować... coś bogom i zdobyć jeden... jakby... z wariantów ulepszenia. Na przykład plus 20% obrażeń bazowych do mieczy, plus 4% bazowych obrażeń za każde noszone 1000 złota, co może się skalować aż do 10 poziomów, 10 razy. I tutaj mamy otrzymywane obrażenia od przeciwników, zadaje 90% obrażeń, przyjętych obrażeń przeciwnikom w okolicy. To też nie jest głupie, 90% to całkiem fajny wynik, ale myślę, że lepiej byłoby chyba pójść w ten miecz. I to nam da też tylko 30 punktów, a tutaj 70. Nie wiem, czy my dążymy do tego, żeby być przeklętymi, czy żeby właśnie nie być. Raczej nie! Jeszcze tak, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, nie? Taki pierwszy run to zapoznawczy na pewno. Możemy zaoferować krew, słuchajcie, zamiast złota, bo mnie nie stać na to nawet, tak się okazuje. Ciekawe, ile HP mi to zabierze, bo nie jest to chyba zaznaczone w żaden sposób, albo tego nie widzę. Chyba, że to ma jeszcze jakieś gorsze konsekwencje. Nie, życie nam to nie zabrało. Inwentarz. Korzystaj ze swojego tam inwentarza, aby... Znaczy, właśnie inwentarz to nie jest idealne słowo do tego, ale nie wiem, jakie jest idealne polskie słowo na inwentory. Tak, żeby to przetłumaczyć tak wprost. Zasobnik? Mamy też tam kodeks i systemowe opcje. Dobra. No, możemy w sumie zobaczyć, jak nam tak mówią. Czym jest ten kodeks? Są statystyki i bestiariusz. Patrzcie, eksploracja 0%, bestiariusz 0%, podziemny świat 0%, gramy łącznie 8 minut, tyle czasu spędziliśmy w grze, wydaje mi się, że trochę więcej. 13 czaszek kryształowych i 10 jadytowych pierścieni, 10 wrogów pokonaliśmy. Skuteczność parowania 28%, dlatego tego nie robię za często. Dobrze, takich statystyk nie ma w Soulsach. Na razie nie ma śmierci, także proszę mi tutaj nawet tego nie pokazywać. Lurkers. Aha, pokonaj 50 takich. To jest mój cel. Kurde, ale fajnie, że to zrobiono. I tam będziemy mogli pewnie jakieś informacje odblokować, nie? Jak uda nam się ich pokonać. Ej, cel poboczny, zobaczcie. Wyeliminuj 50 elitarnych przeciwników. Bez otrzymywania obrażeń z ich strony. Czajcie? To jest naprawdę masakryczne. No dobra. Czyli możemy ruszyć dalej. No i teraz mamy wybór atrybuty czy nieznane. A chodźmy w nieznane. Dobra, już ogarniam, o co chodzi z tą mapą. One nie są takie typowo jedno... O Boże. Co jest? A, okej, okay, przekleństwo. Dobra, czyli dostajemy jakieś takie negatywne efekty lub może czasami pozytywne? Cholera wie. To
znowu mi się przypomina trochę mechanikę szału z Darkest Dungeon, nie? Nie wiem, czy te moje porównania mają sens. Wydaje mi się, że tak, ale możecie napisać w komentarzu, jeśli nie zgadzacie. Okej. O kurde. Te pułapki z kolcami będą teraz automatycznie i jakoś w takich sekwencjach odpalane. Wydaje mi się, że to nie jest coś najgorszego, a chyba, że będzie ich mega dużo. Przekleństwo! No i właśnie, za każdym razem, kiedy osiągniemy maksymalny poziom tego paska, zostaniemy przeklęci. Klątwy dodają modyfikacje do klasycznej gry i zasad. No i trwają aż do czasu twojego rana, twojego podejścia do gry, tylko końca twojego życia, tak? Jednorazowego. Strzeż się piątej i ostatniej klątwy, które strasznie mogą pogrzebać twoje szanse sukcesu. Ej, boję się. To mamy jakoś porzucić ten run później? Dobra, zobaczymy. Najpierw muszę mieć tyle klątw, żeby tutaj się tym przejmować. I faktycznie widzę. Piąta będzie ostatnią, bo jest nawet na czerwono zaznaczona na tym pasku. Dobra. Mamy pogląd tylko na przeciwników. Ciekawe, czy oni jakoś bardziej mnie wykrywają, jeżeli korzystam ze światła. No chyba nie, bo ten jest oświetlony i sobie nic z tego totalnie nie robi. Tu nic nie podpalimy. Zobaczmy z drugiej strony, bo nie ukrywam, że walka w świetle... Ha! To duży profit. Wow. Dobra, mogę wykorzystać ten ogień. A, niezbyt mogę wykorzystać ogień. Kurde. A nie można przez nich przerolować nawet! Okej, kolejna rzecz, którą trzeba zapamiętać. Tu nie podpalimy. Ja pierdzielę, tu trzeba w ciemności powalczyć, albo nie ogarnąłem jakiejś miejscówki. Dobra, rozwalone. Nie wiem już prawie jak rolować. Staram się ich jakoś podprowadzić do siebie. Pięknie, grid kill kolejny. Poczekajmy troszkę na staminę. Zaraz to będzie mogło zupełnie inaczej wyglądać. Proszę bardzo, mamy! No to niech będzie w takim razie światełko. Niech nastanie jasność. To na pewno jest też tak jak w Darkest Dungeon, że trzeba nauczyć się kolejnych obiektów, kolejnego... Znaczy rozpoznawanie tak naprawdę zagrożeń, możliwości w świecie, bo nie wiem, tak jak tam mieliśmy taką tą mechanikę, że mogłem coś podpalić i to po prostu strzelało we wroga ogniem, no to było ekstra, nie? No ale to trzeba wiedzieć. Trafiłem... O Boże, to by było bez sensu z mojej strony. O, właśnie to znaleźliśmy. Nie, to inaczej wyglądało. No ale to jest coś, co tak naprawdę trzeba wiedzieć, trzeba znać. No i nauczymy się tego po prostu przy kolejnych podejściach do gry, no bo inaczej no, nie ma opcji takiej. To się tylko raz odpalało? Mam nadzieję. O kurde. Niestety nie tylko raz. Ja pierdzielę. Faktycznie teraz te wredne pułapki tu się odpalają z automatu. I serio, to jest taki typowy astecki klimat, nie? Coś pięknego. Dobra, mamy źródełko światła. Kolejny greed kill. Mam nadzieję tylko, że nie będę zbyt greedy. Zawsze sobie trochę tej staminy zostawić, cholera, na uniki. Co to jest? Dobra, przerówka. Fajnie, że można też takie szybsze strzały oddać, które są troszkę słabsze, ale też mają sens. Dobra, sporo złota. Co to jest za mieczor? Zobaczmy. 15 plus 3, no i tutaj 15 plus 3, ale mamy zdolność taką, że finishery nie będą nas nic kosztowały. Także weźmy, a to co mieliśmy tutaj, czyli maczetę, aha, nie możemy jej nawet ofiarować bogom, bo już to posiadamy. Aha, a nie, przepraszam, dlatego, że to już mieliśmy wyekwipowane, dobra. No to lipa. Ty tylko nówki sztuki można poświęcać bogom, rozumiem. Tam jest czysto.
A tu nic chyba nie zrobimy. Dobra. Mówię, no chyba, nie znam tej gry dokładnie. Jak macie jakieś rady, wskazówki, dzięki czemu mógłbym lepiej grać, to dawajcie proszę znać w komentarzach poniżej. Ja z przyjemnością to zastosuję. Wdrożę. To jest możliwe dalsze przejście, to jest pewnie znowu właśnie jakaś umiejętność atrybutów, tak jest. Możemy zdobyć moc martwych bogów i wzmocnić swoje atrybuty podczas konkretnego rana. To jest warte zaznaczenia, bo oczywiście no te nasze niestety rany to i postępy w pewnym stopniu są oczywiście resetowane wraz ze śmiercią. Dlatego śmierć będzie bolała na pewno. Mamy tak, Constitution, Dexterity, Perception. I tak, pierwszy zwiększa maksymalny poziom zdrowia. Drugi zwiększa bazowe obrażenia naszych broni. Trzecie zwiększa ilość zdobywanego złota i szanse na to, że przeciwnicy wydropią jakieś, no po prostu przedmioty, no ekwipunku, tak? Jakieś tam przedmioty po prostu. Także ja myślę, że przydałoby się... Aha, ale tutaj nie ma tych perków. To jest plus 10 do obrażeń, plus 25% do odkrycia skarbów i 10% obrażeń, plus 25% do znajdowania. Dobra, nie wiem czemu tych perków tu nie widzę, nie rozumiem tego trochę. Chyba, że tak mi po prostu wylosowało. A, dobra! Okej, okay, bo chodziło o symbole. To złączone. Czerwony by mi dał HP. Dobra, kumam. Plus 10 do obrażeń, bo to 750 kosztuje, no to jest mega dużo i 40 by mi nabiło. Dajmy sobie same obrażenie, to jeszcze złotem zapłacimy. Okej. Okay. Nie będziemy się przeklinać bardziej. No i co, ruszamy dalej, myślę. Pewnie mnóstwo błędów popełniono, tak samo jakbym grał po raz pierwszy. Ej, to jest opcja wyleczenia się, kurde, kusi, no ale złoto z drugiej strony. Albo dobra, pójdziemy do leczenia, a potem pójdziemy wprost do złota. Myślę, że taka ścieżka to będzie całkiem sensowny wybór. No i jest oczywiście częściowe przekleństwo. Mam nadzieję tylko, że to leczenie nie będzie obarczone naprawdę jakimś strasznym wysiłkiem za chwilę. Co to jest, kurde? A to już było wyleczenie. No dobra, dwa razy powiedzmy. Jezu. Trochę mnie to przeklnęło. No dobra. No do złota mówiłem, że chcę iść, także chodźmy. I znowu plus 20. Coś za coś. Czyli w sumie... Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem tę mechanikę przeklinania na razie, to jest taka moja rozkmina, ale rozumiem, że generalnie co do zasady warto mieć na uwadze, że my i tak prędzej czy później musimy zginąć, nie? Tutaj. No bo skończy mi się taka możliwość, aby, kurde, no... sobie... chodzić. Skoro już będę miał ostatnie przekleństwo. No chyba, że to będzie jakieś takie typowe utrudnienie gry, ale nas nie zabije jeszcze, nie? No to spoko. No w sumie tak to rozumiem, ale pewnie będzie i tak na tyle ciężko, że raczej ten run już będzie skazany na porażkę. A może dopiero wtedy się będzie zaczynała prawdziwa gra? Kto wie? To wygląda jak idealne miejsce, żeby tu... O, właśnie. Była jakaś pułapka za chwilę. Wow! To się automatycznie podpaliło już. No ale dobra. Wyczyszczone. A to co? Aha. Teraz się rozpadło dopiero. Czy są jeszcze jakieś secret roomy, nie? Z jakimiś ścianami, które można rozwalić. Na przykład mamy jakąś taką jak tutaj i rozwalamy. Byłyby jaja, jakby tak się stało akurat. Byście pomyśleli, że tutaj jest ciemno i grę jakoś idealnie znam. Co to są za świństwa? Ja pierdzielę. W ogóle jak jakaś maszyna wygląda, nie? To kółko, to oko. Au. W ogóle ten dźwięk jest taki nieprzyjemny w momencie przyjmowania ciosu, że się czuję zawsze jakbym prawie umierał, a tak potem patrzę, że traciłem na przykład, nie wiem, 20 HP, nie? Ja nie mówię, że 20 HP to jest coś, czym się nie powinienem przejmować, to bo grosz do grosza, nie? Czy tam punkt HP do punktu HP i się robi różnica, ale no nie jest czasami aż tak tragicznie i dramatycznie, jak to brzmi. Ja pierdzielę, to wygląda na ciężkie pomieszczenie. Ale widzę, że kurde... Bardzo się powtarzają ci wrogowie, przynajmniej na razie. Może taka specyfika akurat gry, że to jest taki świat, w którym po prostu no... Tak jak w Darkestie, nie? Idziecie do jakiegoś... na jakąś wyprawę i tam macie konkretny rodzaj wrogów. A na przykład tych światów będzie mnóstwo, kto wie. Ale liczyłem, że nie zawsze będą takie grupy po prostu. A że będzie jakiś jeden taki giga koks po prostu, ale będzie solo na przykład, nie?
do walczenia. Dobra, mamy włócznie. O kurde, to jest broń dwuręczna. Javelin. 24 plus 3 do obrażeń. Możemy to sobie wziąć na przykład. Broń dwuręczna. Używanie broni dwuręcznych, tutaj ekwipowanie, mogą być również odpalane przez szarże. Okej. Okay. Czyli to jest coś takiego. Znaczy, mogą, można szarżować? Nie ma ataku po rolu, jak coś. Kurde, fajnie to wygląda. Coś czuję, że będzie robiło robotę. Chyba czaszki nie podniosłem, coś tam tak mi zniknęło. No mówię, jeszcze jestem zielony, tutaj mnóstwo błędów na pewno popełniam. Ale fajne to jest jak na razie, kurde. Dobra, na dół można przejść. Jeszcze można by zawalczyć z tym przyjemniaczkiem. Namierzę go. I spróbujemy włóczni. Wow, pięknie! No i to mi się podoba, mówią 27 obrażeń i tyle zadajemy. Nie mają żadnego armoru. Ci wrogowie. No przynajmniej ten typ. Myślę, że później będzie różnie pod tym kątem. Nie zawsze atak maksymalny to będzie taki, to będzie poziom obrażeń, jaki będziemy zadawali, nie? O Boże. Oh shit, dobra, to bolało. Śmieszne jest to, że one się wzajemnie rozwalają tutaj. I teraz tak, mamy możliwość pójścia do nieznanego tylko. Nie można się cofać. I będzie kolejne przekleństwo, słuchajcie. Śmiertelna obsesja. Okej. Okay. Maksymalna stamina została zredukowana o 1. Zabicie przeciwników będzie przewracała mi 2 punkty staminy zamiast 1. Mhm. Ogólnie to raczej zmiana na minus, moim zdaniem. Ale nie jest to już tak jednoznaczne jak ten poprzedni efekt przekleństwa. Dobra, zlurowałem sobie nie wiadomo ile. O kurde, mówiłem, że jest taki już gigakoksa i mam, ale mówiłem też, że bez grupy, nie? Poproszę. To się nie zrozumieliśmy, widzę. Gro. No bez takich, proszę. Oh shit. Rozpierdzielił mi źródło światła. Nie miałem staminy na unik. No teraz trzeba to uważać właśnie. Dobra, nie zrobisz swojego zaklęcia. I zostaliśmy jeden na jeden. Źródło światła nie ma za dużo sensu i tak chyba. Dlatego właśnie chciałem mieć koniecznie wręcz możliwość walczenia na dystans. Zbroję mu przełamałem. Pięknie. Jest kolejny kill. Możemy otworzyć skrzynię ze skarbami. 200 sztuk złota. Plus szpon. Znaczy, nie szpon, a ten ząb. Kieł. O, kieł węża. 15% do ataków. Trucizny nam daje. No, bierzemy, bierzemy. Coś tu jeszcze będzie u góry, może? No, będzie pułapka kolejna. I złoto! To jest chociaż coś pozytywnego. W tym miejscu. Dobra, ale spodziewałem się, że będzie jakaś śmierć w tym odcinku, a tu na razie dość dobrze idzie. Jest szansa na nową broń. Mogę trochę lepiej ten nożyk u góry, kurczę. Zresztą można też do niego skręcić. Chodźmy. Chyba, że to będzie tak, teraz pomyślałem, że jeżeli... O kurde, ukończymy dane miejsce, dojdziemy do końca, że może dojść do końca jakby korytarza i wtedy do tego świata podziemnego trafimy i tam sobie zregenerujemy jakoś nasz ten poziom, powiedzmy, ala stresu, nie? No i to miałoby dużo sensu wtedy, to byłoby, kurczę, fajne. I moglibyśmy nasz run kontynuować w nieskończoność de facto. O Boże, ilu ich tu wyszło w ogóle? Aż tak pilnujecie tej broni? No to mam nadzieję, że to będzie coś wartościowego! Beznadziejnie mi te uniki idą, wiem o tym. Boże, myślałem, że on...
nie zrobi tego aż tak wrednie, jak ja w tym momencie. No patrzcie, dziada zgasił mi to znowu tą kulą. O nie! Nie podchodź tam. Dobra. Jakichś nowych magów mamy. To nie jest zbyt dobra wiadomość. Mam nadzieję, że to... Kurde, oni leczą ich! O Boże! Gdzie on jest? Teraz by się... przydało. Wysadzić ich. Co wy na to? Dziękuję. O, bez jaj. Ty gnoju! Jeszcze tak wcale mało życia nie ma nawet. Jak na poziom upierdliwości, no to naprawdę mocny jest gość. Nie, że leczy, jeszcze jest wytrzymalszy niż ci wojownicy. No widać, że się robi coraz trudniej. Dobra, mam nadzieję, że warto było dla tej broni się męczyć. O kurde! 34 plus 4 ataku, no... Plus 20% do bazowych obrażeń broni, jeśli moją główną bronią jest maczuga. Mace, okej. Okay. I błyskawica, jako ataki. A tu? Ten łuk... ma fajne te perki. Plus 30% obrażeń, kiedy walczymy w ciemności, czyli dla ryzykantów. Plus 10% do bazowych obrażeń, plus 1% bazowych obrażeń za każdy punkt Constitution. Ja mam na razie 0, więc no jest lipa. Plus 3% base perception, aha, za każdy punkt percepcji, no to też tego nie mam za bardzo. Kurde. Powiem wam, że się trochę zawiodłem, ale dobra, no może skoro testujemy, pobawimy się w takim razie tym cudeńkiem zamiast pistoletu. Może to będzie dobre. Taki bicz. To też dość szybkie będzie i też może mieć fajny zasięg nawet. Spróbujmy za złoto to kupić. Także RIP pistolecik. Wow. Nieźle. No może być dobre. Nie, tu nic nie było pilnowane. Nie da się tam zejść niżej w żaden sposób. Fajnie, że to... ten rzut izometryczny jest dobrze zrobiony i mamy takie faktycznie pełnoprawne 3D i tak tutaj, nie? Upgrade. O, złota lawa upgrade. Dobra, no niech będzie upgrade. Nie ukrywam, że boję się tego, że po tym... za 3 pokoje będziemy z bossem chyba walczyć. A mam niecałe 300 punktów zdrowia. Elegancko. Wow, zepsucie. Weszło mi. Ja bardzo dużo HP tracę przez to... 45 teraz, zobaczcie aż. Że w ciemnościach walczę non-stop. Oh, shit. Nie tego mi namierzyłeś. Kurde! Ten to potrafi przywalić! Ja pierdziele, co to było? Jakiś krytyk? Nieważne. Dobra, będzie wzmocnienie wreszcie. Za krew? Do 40 aż byśmy wskoczyli. To możemy sobie z 15 na 18 wzmocnić. Plus mamy efekt plus 6% do obrażeń przeciwko elitarnym wrogom, czempionom i bossom. Dobra. Wątpię, że znajdę jakiś lepszy mieczek. Gram tym podstawowym. Na razie. A zaraz pewnie do bossa właśnie dojdziemy. I to mnie, nie ukrywam, przeraża. O ile dojdziemy, no bo mam 91 HP, czyli jestem na 2 hity tak naprawdę w tym momencie.
No i bardzo by mi się przydało teraz leczenie, a niestety tego nie będziemy mieli, mamy relikt, słuchajcie, na naszej drodze, który chyba nie będzie broniony na szczęście przez nikogo. Zobaczmy, co mi jeszcze tutaj dowali. Co to jest? Dominion tego Tamoka jest... Znaczy istnieje, mamy uwięzić ten ogień w butelce i butelka wtedy eksploduje. Beczki wybuchowe mają teraz zwiększony zasięg działania. No dobra, no to jest w miarę pozytywne. Oczywiście też niejednoznaczne, no bo też czasami może nas to zaskoczyć i może na przykład nie zdążymy uciec. Być może teraz na przykład muszę wyrolować, abym był w stanie... O Boże, będzie walka. Abym był w stanie uciec poza ten zasięg. O kurde, serio jest grubo. O, wow, wow, wow. Zazdroszczę ci, kulko, że masz atak dystansowy, ale w sumie i tak u mnie źle nie jest. Nie sądzę, żeby to był koniec. Druga broń, 25% szansy na to, że automatycznie nam się odpali parowanie. Tarcza. Tylko to na krótki dystans bardzo, nie? Trochę więcej ataku ma nawet, ale możemy zaoferować bogom. 50 złota, symboliczna nagroda na pewno. Jakoś tam można wejść na drugą stronę? No idea, naprawdę nie mam pojęcia, jak to zrobić. Może są jakieś takie patenty? Wow! No kurde, rolowałem, ale nie miałem chyba staminy czy coś, nie wiem. Ja pierdzielę, w kolcach zginąć, porażka. 77% progres, no byliśmy praktycznie już przed bossem, i tak bym go raczej nie zabił. No nie szło mi jakoś najlepiej, ale myślę, że prawie ukończyliśmy pierwszy... Loch? Można tak kurde mówić, pierwszą świątynię. Okej, przepraszam, skojarzenie błędne z mojej strony. I zupełnie przypadkowe, jak najbardziej. No i moi drodzy, zaczynamy tak naprawdę teraz przygodę jeszcze w tym świecie podziemnym, ale generalnie wszystko zaczynamy od nowa. Świat pod ziemią to jest miejsce, w którym między życiem a śmiercią to tutaj spoczywają martwi bogowie. Możemy korzystać teraz z interakcji blisko tutaj centrum, w tym holu głównym, aby wejść do świata podziemnego. Możemy tutaj również oferować kryształowe czaszki i jadeitowe pierścienie bogom, aby odblokować sobie nowe ulepszenia. Wszelkie ulepszenia dokonane w tym podziemnym świecie są stałe i nie znikną w trakcie, znaczy w razie śmierci. No i zobaczmy, jak na przykład wygląda. Tu mamy noże do rzucania, mamy bicz, to są bronie, które nam są w tym momencie oferowane. Ja nimi wzgardziłem, bo liczę, że gdzieś tutaj na przykład będziemy mogli sobie zdobyć coś lepszego, coś innego. Ale chyba się przeliczyłem, niestety. No trochę lipa, kurde. Znaczy mamy oczywiście jak coś, teraz też to, z czym zaczynałem, ale... No nie wiem. No może wybrzydzam. Może noże do rzucania kokuna broń to jest dobry pomysł. I tak typowo na dystans byśmy poszli. No, że nawet tak spróbować, nie? A, zobaczcie, kurde! Ja nie mogłem sobie wybrać innego, one były połączone. To też nie ogarnąłem. Dobra, no to już będę wiedział na przyszłość. Również nie mamy pistoletu w tym momencie. Ha! 77% tutaj. Czyli to jest The Blood Hunter Hunts, The Storm Throne i Bewitched Catacombs. I to jest wstęp do Świątyni Węża, to jest do Świątyni... Orła? I tutaj do świątyni Jaguara. No i nagrody to różne emblematy. Tu mamy event, czyli stary koszmar. Unikalny event wypróbowania. Mamy usiąść od naszego najgorszego koszmaru. Tracimy całe poczucie kierunku. Halucynacje mamy. A tu za jeden dzień coś kolejnego będzie, tu za dwa. Ej, to jest fajne, nie? Że takie coś mamy. Naprawdę to jest spoko. Dobra, ale tu możemy sobie wybrać od razu kolejny kierunek, gdzie chcemy iść. I jak tak naprawdę tutaj jeszcze można by dokonać tego ulepszenia za te czaszki, bo tego nie kupam. Chyba, że to jakoś tam można by było wcześniej zrobić.
Nie wiem. Tu nie można wejść w interakcję. Strasznie długa ta droga jest, mam nadzieję, że... No właśnie. Jednak tu nic nie ma, czyli robimy to bez sensu. Kurde, fajny jest nastrój tutaj naprawdę. Strasznie mroczny. Tu można ulepszać, dobra, gdzie na środku. Faktycznie to jest środek. Okej. Okay. Błogosławieństwa martwych bogów są potężne. To potężne pasywne umiejętności, które pozwolą nam podczas eksploracji. Odblokuj błogosławieństwa i je wyekwipuj w każdy slot, w każde miejsce na błogosławieństwo. Powróć do podziemnego świata po każdej eksploracji, aby zmienić swoje obecne błogosławieństwo. No i na przykład stać mnie na coś takiego, czyli ogień będzie dalej trochę działał i otrzymywane obrażenia w miejscu, gdzie jest ogień, zostaną zredukowane o 20%. Brzmi spoko. Zdobądź furię, to jest błogosławieństwo Jaguara również. Tu mamy tak, orła i tu mamy węża. Zdobądź... zadawaj 50% więcej obrażeń przez 6 sekund, kiedy otrzymasz obrażenia. Bardzo sytuacyjne. Następnie każde tam chciwe zabójstwo będzie regenerowało nam 1 punkt staminy. Pułapki zadają 100% więcej obrażeń przeciwnikom. Następnie zdobądź 1000 złota i 5 punktów percepcji na start swojej eksploracji. Ej, to jest niezłe. A tu zdobyć 5 punktów na start swojej eksploracji. Każdy idealny unik przyspieszy cię. No i maksymalne, znaczy przyspieszenie postaci może trwać przez 5 sekund. No kurde, z takimi rzeczami to się będzie 100 razy lepiej grało później. Naprawdę. Ja myślę, że tak, w moim stylu gry to powinienem raczej w to pójść i to, ale jeszcze zobaczcie, że mamy tutaj kolejne zakładki i tutaj możemy już korzystać z tych pierścieni adeitowych. One służą do ulepszania broni. Okej, okay, a tutaj co my z tymi ołtarzami broni? Main weapons restored. One weapon altar has been restored. Aha, dobra, można sobie przywrócić broń. Teraz już byśmy potrzebowali czegoś innego. Ołtarz ulepszony. Teraz można... Aha, dobra, czyli nawet do trzeciej broni później możemy dojść. Tutaj mamy... nie mam pojęcia, jak to odblokować. Aha, potrzebuję emblematów, czyli musimy ukończyć loch, tak? Świątynię. No dobra, ja myślę, że tutaj najbardziej mnie interesował i tak to. Wiara, czyli pierwsze osiągnięcie. Odblokuj błogosławieństwo martwych bogów. No można też kolejne sobie oczywiście tutaj odblokować. Muszę rozkminić to wszystko, kurczę. No i trzeba podjąć decyzję też pewnie, jaką broń głównie bym chciał pójść, nie? Kurde, co masz 3 zakładki, zobaczcie. Nieźle, co? Huh. Annihilation. Storm's Bulwark. Tarcza. Sztylet. Ciężkie. Znaczy, o co tu chodzi? Mamy przywrócić sobie te bronie i będziemy mogli odkryć podczas naszej podróży teraz, nie? Więc tak się muszę zastanowić, co ja bym chciał. Na pewno bym chciał mieć coś jako główną broń, kurczę. Main weapon jakiś, nie? Jakiś miecz, kurde. To są fajne. Tylko ten, kurde, 100 kosztuje, no porąbało was? Tu są miecze. No to jest miecz niby. Krytyczne obrażenia, kiedy tylko wróg jest przed nami. Ej, to może być naprawdę niezłe na bossa na przykład, nie? Dobra, dajmy w to. Ofiarna macana, czy makana. Okej. Okay. No i to jest wszystko. Nie mam już jakby zasobów, żeby sobie coś kupować. No i teraz moglibyśmy tak na dobrą sprawę po prostu otworzyć sobie przejście. No i pójść po raz kolejny do jedynego bossa, jakiego tutaj mamy. Tu mamy 0-0, no bo pewnie tam do nich nie dotarł. A nie, przepraszam, to jest symbol śmierci. Raz tutaj umarłem. Wszędzie są te same nagrody. No, więc... słuchajcie, jeśli chcielibyście kontynuację tej serii, to dajcie proszę znać w komentarzach poniżej. Na pewno bym wtedy dla was jeszcze coś tutaj ponagrywał. Ten pierwszy film na pewno będzie taki trochę dłuższy, chociaż może kolejne też takie będą, zobaczymy. Jeśli oczywiście będą, jeśli na pewno będziecie chcieli tutaj jeszcze więcej pooglądać tej gry u mnie na kanale, moglibyśmy wtedy wybrać jeszcze na przykład te dwie inne świątynie.
Może udałoby mi się jakieś tam grę przejść? Myślę, że tak, że to jest kwestia właśnie wyekspienia jakoś tej swojej postaci pod kątem tych umiejętności i wtedy będziemy mieli zupełnie inne możliwości. Już trochę wiem co i jak, na pewno lepiej niż to było ostatnio, ale no sporo nauki na pewno by było przede mną, nie? Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to jest coś zupełnie innego. Taki zręcznościowy, nieturowy Darkest Dungeon. Myślę, że tak można podsumować Curse of the Dead Gods jak na razie. Dawajcie znać proszę w komentarzach poniżej, jak wam się podoba. Subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco i nie zapomnijcie o kciuku w górę, to będzie dla mnie ogromne wsparcie. Tymczasem nie przedłużam, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Czy to z tej gry, czy po prostu z innych produkcji. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.